Witam was serdecznie, YouTubowicze, Mako z tej strony i tym razem chciałem przedstawić bardzo fajną gierkę indie, która niedawno wyszła pod tytułem They Bleed Pixels. Krwawiące piksele. No tak naprawdę, co to jest? Jest to platformówka 2D w takim trochę retro stylu, ale nadal bardzo ładnie wyglądająca. Niestety nie ma ustawień grafiki, więc jest 720p, ale to nie ma jakby najmniejszego znaczenia. Włączmy grę. Zagramy sobie prolog, żeby nie spoilerować gry. Daleko w niej nie doszedłem, to muszę powiedzieć, bo jest bardzo trudna. Prolog jest w miarę łatwy. Teraz tak, co to jest za styl gry? Jest to oczywiście platformówka, w której mamy elementy walki, wręcz, no i wszystko może też nas zabić. Czyli jest to coś w rodzaju, gdyby Super Mario miało dziecko z Super Meat Boy i do tego trochę dodał Shanka, to tak więcej wyglądałaby ta gra. Nawet z elementami Super Metroid. No trochę elementów Super Metroid też w tym jest. To jest intro. To ma średnio sens, ale... Jesteśmy dziewczynką, która obejrzała sobie coś w książce i zamieniła się w... Czy z krabami? Muzyka świetna, chiptune. Geniusz po prostu. No dobra kochani, to ruszamy. To jest taki... brawo. Wiecie co? Zabiję się, pokażę wam ile. Trzy hity zajmuję, żeby się zabić. No był kiepski początek. Możemy mieć double jumpa. B atakujemy. Jeżeli przytrzymamy B, no, uderzymy kopnięcie, które otworzyło to. Można tak kopnąć tego gościa, że go zabić tutaj. Jak widzicie, krwawa gra. Zresztą o to chodziło. Jest to ciekawy system checkpointów. Jak zobaczycie, zbieranie... Tych kulek krwi napełnia nam bar u góry, który zmienia to, że możemy mieć checkpoint. Ten ciekawy system checkpointów. O, chciałem go podbić. Gdzie trzeba uważać, żeby nie zginąć. Tu możemy zrobić checkpoint, jak widzicie, bo zebraliśmy wystarczającą ilość krwi. A, w ogóle... Możemy go zrobić wtedy, kiedy nie jest blisko nas przeciwnik. Prawo do tego pana. Tak miało być. Naprawdę nie tak miało to być, ale dobra. Widzicie? Ja byłem nad nim, on mnie nie trafił, nieważne. Teraz zrobimy to tak, jak powinno to być. Jeszcze żyje? Wow, pancerny gościu. Dobra, już nie żyje. Lecimy tu. O, możemy go tam kopnąć. Może się tam po prostu skopiemy. To wybucha, więc trzeba uciekać. Nas nie trafiło. Nie! Nadziałem się. Świetne to było. Dobra, pokazuję tutaj prawdziwy poziom skilla. Szprog jest prosty, ale widzicie, to łatwo jest zginąć, więc... Czy można to tak faktycznie przebiec, nie zabijając nikogo? Boże, czemu ja to robię? A, dobra. Wiecie co? Nie chcę się powtarzać tego po raz enty i pokazać wam swój brak skilla. Więc po prostu to przeskoczę. Brawo, Jasiu. Czemu nie mogę złapać się tej ściany? O, dobra. Zrobimy sobie tutaj checkpoint. Mówię, że nie jest najlepszy run w życiu, jaki miałem w tej grze. Bo jest dosyć prosty, w porównaniu do reszty leveli.
Ale myślę, że ten mój failowy gameplay też może wam pokazać, o co mi się chodzi w tej grze. Co, nie chcę się z nimi walczyć. No już jest jakiś sekret, ale... Na tym śliskim tym nie możemy kontrolować swojej prędkości. Znaczy, możemy kontrolować, ale zawsze będziemy się ślizgać. Więc jak widzicie, co się dzieje, o, że mamy ten poślizg. Fajny kombat. Jestem wtedy checkpoint. I się zabiję, bo jestem... głupi. No cóż. Nie wiem, jaki sposób... Nie uda mi się podwójnie skoczyć, nieważne. Idziemy dalej. Właśnie, tutaj problem jest tylko taki, że często... O, udało się teraz za pierwszym razem. Widzicie? No gra ma ten styl trochę Super Meat Boy, że do ustrzelania będziemy powtarzać niektóre sekcje. Zrobimy tu checkpoint. Boom. Nie chcę się z tymi gościami walczyć. Aaaa! Brawo, brawo Jasiu! Dobrze. To pokazało, jak łatwo jest tutaj zginąć. No! To jest ciekawe, czasem zdarza się tak, że nie możemy się złapać tego za krótkie. Nie wiem, czemu tak się dzieje, tak się dzieje. Aaaa, fail. Dobra, zabiję się, to już nie chcę mi się spać na dół. No nie. Coś mi dodziało. No, w sumie jak to chciałbym już to level skończyć. Wow. No cóż, no, ludzie lubią jak się failuje, prawda? YouTube to jest połowa filmów na YouTube to są faile. Checkpoint. O, ta sekcja nie jest taka trudna, jak się wydaje. O, to mi poszło nawet, widzicie, nieźle. Powalimy sobie tego gościa. Świetnie. Tutaj checkpoint. A to był fail. A wiem, że gości w ogóle tu można ominąć. W jakiś sposób. nie skoczyć prosto w to. Dobrze, że dotykanie tych gości nie jest śmiertelne, ale za to na przykład to się twarzą powiesiła za tym. To jest świetne. Że dawno mi tak źle ten level nie poszedł, powiem wam szczerze. Wow. A, może się skoncentruję na tym, co robię. Wow, nie, no to już jest żal. Zapomniałem, że na środku to gówno jest, dobrze.
No. No, o. Zobaczmy, jak się zakończy levelu. Nie! Aaaa! Trochę to było nie fair. Wow. Tak, rage, świetnie mi idzie, ale... No, chcę skończyć ten prolog do cholery. No nie trzeba to zrobić tak... Aj, to jest głupio zrobione. O, to było fajne. Dum-dum. No, że jak widzicie, gra nie jest prosta. Nie to chciałem, a. Dum-dum-dum-dum. Zrobimy to po bożemu, czy zabijemy wszystkich po kolei. O, to było fajne. Chcemy checkpoint, idziemy dalej. Oj! To nie wyszło. Auć. Chcę skończyć ten level, dlatego nie chcę widzieć, że nie zabijam ich. Genialne, powiem, że miałem checkpoint do... Gdzie tutaj ten checkpoint? Jest, jesteśmy na końcu levelu, tak. Uff, udało się, po moim świetnym failu i 11 minutach walczę jest ten dostęp piękne D. New guest level available, świetnie. Dziękuję. No dobra, jak widzicie, Daybreak Pixels, cholernie ciężka platformówka, która o ile jest ciężka, jest tak przyjemna do grania. Bo makro, do usłyszenia w kolejnym filmie. Bafa.